Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Harry Potter i Komnata Tajemnic. To co, mamy jakąś lekcję zaklęć ponoć? Idź stąd, bo moja różdżka może niechcący się ruszyć, tak jakbyś nie chciała, żeby się ruszyła. Więc mamy teraz pójść na lekcję zaklęć, ja oczywiście na to lekcję zaklęć pójdę. To już byłem chyba, nie? Czy nie? Mam jeszcze na to wleść. Ale no tam jest kociołek, ale co to tyle. Bo tu już obczaiłem wszystko, także nie ma co. Gdzie jest lekcja zaklęć? Jakby tak ta Hermione mogła mi... A, dobra, tam. Dobra, luz. Tu, no proszę cię, tam! Niech nie mogę tego kręcioła się nauczyć, to by było bardziej przydatne. Czego? Jakiegoś gównianego czaru się nauczę, na pewno. Szybciej, Harry, bo spóźnimy się na zaklęcia. Idę, Hermiono. Hermione. Alright. No zaraz, moment, kobito, spokojnie. Tam nie popuść przypadkiem. Spokojnie, damy rady. Jak jest dobrze, to nie jest źle, także luz. W ogóle na chacie jakby takie schody sobie zamontować, to by była dobra opcja. W sumie niezły pomysł. Jakby się dało. Dobra, fasola jedna zawsze spoko. Też będzie po jednej fasoli? A, to by były dwie. Może tam też były dwie, tylko nie widziałem. Kto wie? Tutaj, zawsze fasola, nie? Jedna, ale jest. Dobra. Coś tu jeszcze może być. Może być tu jeszcze coś, tak podejrzewam. Tam jest lekcja zaklęć. Dobra, to my pójdziemy jeszcze sobie gdzie indziej. Trochę byłem tu chyba. W sensie tutaj jest. Się nie da. Da się to jakoś wyprzeczarować? Nie da się, dobra. No to w takim razie idziemy na zaklęcia. Ciekawe, czego się nauczę dzisiaj. Witajcie na lekcji zaklęć. Dzisiaj nauczymy się zaklęcia Skerch. Tak, panno Granger? Myślałam, że mógłby nam pan coś powiedzieć o komnacie tajemnic. Panno Granger, ja zajmuję się zaklęciami, a nie mitami i legendami. Prosimy, panie profesorze. No dobrze. Założycieli Hogwartu było czterech. Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff i Rowena Ravenclaw. Slytherin chciał przyjmować do Hogwartu tylko tych, którzy pochodzili z rodzin czarodziejów. Pozostali założyciele nie zgodzili się i w końcu Slytherin opuścił szkołę. Tak, panno Granger? Wybudował w zamku ukrytą komnatę, o której nie wiedział żaden z pozostałych założycieli. A w środku zamknął potwora, który jej strzeże. Legenda mówi, że pewnego dnia prawowity dziedzic Slytherina powróci, otworzy komnatę i zapanuje nad potworem. A wtedy Hogwart zostanie oczyszczony ze wszystkich, którzy nie urodzili się w magicznych rodzinach. Oczywiście to wszystko bzdury. A teraz wracamy do magicznej rzeczywistości. Panie Potter, może zechciałby pan podejść i zacząć ćwiczenia prowadzące do opanowania Skerch? Bardzo chętnie, panie profesorze. Równy gość. Ten profesor. Profesor Flitwick, nie? A to tego się nauczę. Spróbuj nie myśleć o bzdurach na temat komnaty tajemnic. I skup się całkowicie na symbolu przed tobą. Różdżka zacznie się powoli poruszać wokół symbolu. Kiedy przesuwa się nad strzałkami, musisz wcisnąć odpowiedni klawisz strzałki. Jeśli ci się uda, różdżka zacznie poruszać się szybciej. To ćwiczenie ma trzy poziomy. By przejść dalej, musisz na czas wcisnąć wszystkie strzałki. Gotowy? Urodziłem się gotowy. Pierwsza runda. Start! Dobra, na razie jest łatwo. Wiecie, nawet mogę gadać podczas tego, bo w sumie nie trzeba się tutaj za bardzo skupiać, po prostu lewa, prawa, lewa. Trochę nierówno ta różdżka lata po tych symbolach, ale trudno, nic nie poradzę. Wszystkie trafiłem, nic nowego. Doskonale, Harry.
przeszedłeś do następnego etapu lekcji. Dobrze. 5 punktów dla Gryffindoru. No ja myślę. Druga runda. Start. Dobrze. Myślałem, że już nie trafię, ale trafiłem. Okej. Przedostatnie. Ostatnie. Jebut, jebut, jebut i jeb. Doskonale, Harry. Przeszedłeś do następnego etapu lekcji. 10 punktów dla Gryffindoru. Slytherin to nie ma szans. Start. Dobra. Się już muszę bardziej skupiać. Nie jakoś solidnie, bo te symbole się powtarzają. Ale jednak się lepiej skupić, żeby to od razu ogarnąć. Wykonałeś wszystkie potrzebne ćwiczenia. 15 punktów dla Gryffindoru. Znakomicie, panie Potter. Opanował pan Skercz. Czas, żeby wypróbował pan swoje nowe umiejętności w wyzwaniu Skercz. Dobra. Harry Potterze, witaj w wyzwaniu Skercz. By je ukończyć, musisz znaleźć gwiazdę ukończenia, która znajduje się kilka pięter pod nami. Postaraj się dotrzeć do niej jak najszybciej. Jeśli twój czas skończy się, zanim ją zdobędziesz, przegrywasz. Po drodze znajdziesz też mniejsze gwiazdki. Dadzą ci dodatkowy czas i poprawią wynik. Szczerze radzę, byś spróbował znaleźć wszystkie. Postaraj się, by zostało ci jak najwięcej sekund, gdy dotrzesz do gwiazdy ukończenia. Im lepszy będziesz miał wynik w chwili ukończenia wyzwania, tym więcej punktów ci przyznam. Luzik. Na start zaczynamy już szybko dosyć. Zacznę jak zawodowiec, nie? Że tak raz to, raz to. Aby tak było dobrze. Daj to fasolę, dobra. Plazma to nieprzyjemna zielona substancja, którą pozostawiają po sobie niektóre rodzaje duchów. Czasami może blokować drzwi i przejścia. Możesz się jej pozbyć za pomocą zaklęcia Skercz. O, nareszcie jakieś przydatne zaklęcie, nie? Dobra. Skercz. Skercz. O kurna, faktycznie rozpierdziela w drobny mak. Niezłe, niezłe. To mi się podoba. Zastosowanie tego czaru jest bardzo korzystne. Tak jest. Bardzo mi się podoba. Jebut! Aha. Czyli po to jest Skercz, żeby tego używać. Ma sens! Czekaj, mogę tu coś? Tu coś ten? Aha, tam niżej jest. Tak, patrzę jeszcze, czy tu nic nie ma, bo tak dziwnie, kurde. Zaklęcie to uwalnia również obiekty, które utkwiły w ektoplazmie. A, dobra. Dobra, tak zawodowo spróbuję to ogarnąć. Tak wiecie. Tak nie powoli, tylko tak z przytupem spróbujemy. Ale tam jest do otwarcia. Ja to widzę. Dobra, czas chyba całkiem przyzwoity jeszcze. Karta! Może to jest i brązowa, ale... Karta to karta, nie będę się kłócił. Może to da się jeszcze przesunąć? Da się jeszcze przesunąć, patrz. Chyba się da. Dobra. Skok! A nie, nie da się jeszcze. Dobra. Dobra. Ciekawe ile to wyzwanie ma tam czasu. W tamtej grze, jak w takiego ducha wszedłeś, to była dupa. Dobra. Ja to wszystko pousuwam sobie, eleganuszko by było. Dobra, tak. Wiecie, rychtem próbuję to szybko ogarniać. O ludzie! A ty tu po co? Nie wiem, po co oni tu wsadzili tego typa, znaczy typa, tego żółwia. Ale dobra, jak już jest, to trudno. Tu nie ma, dobra. Ło, ty, zobacz!
To się ich naroiło? Nie mogę ich nigdzie wrzucić? Dobra, to ja jakoś ominę. Chile tego nasrało tych. Zobacz, żółwiów ognistych, ogniodupnych można powiedzieć. Ja cię sunę. Oczywiście patrzę, czy tu nie ma jakichś znajdziek, ale kurde biedny jest ten sprawdzian, naprawdę. O nie, to Irytek. No, proszę, nasz mały, bryszczaty, karłowaty, okularowaty boter. Ile to niemiłych słów do ciebie pasuje. Skarcz, 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 skarcz. Idź stąd. Idź stąd. No. Dobra, tam mam przejść, ale jeszcze nie mogę. Czyli to było pole walki, tak? Nic tu nie mogę zrobić. Tu mogę Amalohomorę. Dobra, czyli mam się wrócić? Tak jest. Dobrze, dobrze myślałem jednak. Szkoda, że nie mogę tak spamić szybko tym. To by się przydało. Wtedy by to szybciej tak... Wszystko szybciej. Wszystko by tak to szybciej, sprawniej szło. No tak, to no trudno. No nie, telefon do mnie dzwoni. Nie odbiorę go teraz, pieprzę to. Zajęty jestem. Ja pierdzielę, jeszcze nie wyłączyłem dźwięku w telefonie. Będę musiał chyba odebrać. Nie chcę tego robić. Nie chcę tego robić. Ale będę musiał, zaraz wracam. Dobra, jestem z powrotem, czekajcie, bo chyba muszę FPS-y wyłączyć. Dobra, jedziemy z powrotem, dawaj. Ruszamy od razu z kopyta. Musiałem zatrzymać, ja chyba nawet z nagrywania nie zatrzymałem, ale to się wytnie. Musiałem odebrać, bo jakbym nie odebrał teraz, to by później jeszcze drugi raz ktoś zadzwonił, nie? No bo, aha, to teraz nie może gadać, to będzie mógł gadać później. I później drugi raz by mi zadzwonił i chaosowo musiałem teraz odebrać i załatwić robotę. Dobra, obogarnięte. Lumos. Gdzie to pokazało mi? Tam jest otwarte. No rozumiem. No rozumiem. Dobrze. Puść mnie od razu. Weźmiemy tę fasolę całą. Tę fasolę. Dobrze, że nie cebulę zbieram. No by było dopiero śmieszne. Trzeba było cebulę zbierać. Tu jest zamknięte. Ale tu jest otwarte. Taka ciekawa fasola. Dobra. O. Well, nie sądziłem, że tu da się takie coś zebrać, ale da się. No właśnie, sobie chyba zatarasowałem drogę, ale trudno. Zawsze fasola to fasola. Darowanej fasoli się w gębę nie zagląda. Czy coś takiego. Także spokojnie. Skarcz! A czyli miałem tutaj wejść. Dzięki, gro. Naprawdę serdecznie ci dziękuję. Myślałem, że odkrywam jakieś tutaj sekrety. A tu dupa blada, zbita i śmierdząca. No niestety. On to karta, no. Załóżmy, że nie jestem aż taki zły, jak mógłbym być. Tak, może być, może być. Powiedzmy, że ci wybaczę. Patrz, za rogu, wychyliłem się. Strzeliłem headshota. Zabiłem dwóch naraz jednym strzałem. Może nie dwóch naraz, ale... Ale wyglądało dosyć spektakularnie. Czekaj. Idzie ich zabić przez ten? Nie. Czar się rozsypuje na belce. Trudno. To tutaj miałem przejść, tak? Aha. No da, miałem przejść dalej. Dobra, 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 rozumiem. Jest oczywiście gwiazdeleczka. Jest 4 na 10. Jeszcze 6 muszę zebrać. Ale mi się wydaje, że tam coś jest. A może nie być. O, jak tak dalej pójdzie, to ja to życie to sobie uzbieram bardzo szybko, naprawdę. A jak tych kart aż tyle zbieram ostatnio. No, dobrze, dobrze. Mi się to podoba. Bardzo. Naprawdę bardzo. Chyba drzwi ktoś nie domknął, albo ja nie domknąłem. Jestem idiotą i teraz będzie wszystkie dźwięki słychać. Jak coś się usra, żeby ci coś utrudnić, to już po całości. Nie żeby coś. Nie, że jestem zdenerwowany. Ale złośliwe rzeczy martwych, to jak coś się na ciebie usra, to po całości. Już tak, żeby ci dotłuc do końca. To jest właśnie ta opcja. Myślałem, że coś za mną lezie, ale nie. I bam. Obacz. Opłacało się.
Podejrzewam, że gdybym tej fasoli nie zbie... O, są! Może być. Podejrzewam, że gdyby ta fasola tutaj nie była nigdzie, to bym to o wiele szybciej zrobił, ale trudno. Myślałem, że już sobie zepsułem czymś. Coś tutaj. Tam jeszcze coś jest. Tu jest fasola. Tu jest zamknięte. Tu też. Tam się da jakoś dostać, tylko jeszcze nie wiem jak. Dobra, wypadnie to wypadnie. No to mogę sobie jeden ten eliksirek zrobić. Po co? Nie wiem. W sumie jeszcze nie straciłem, nigdy nie tracę jakoś tak dużo życia, więc nie wiem, czy te eliksiry w ogóle będą potrzebne. Ale załóżmy, że tak. Riktusembra! O Jezu! A czekaj, nie, bo tu jest ten. Przycisk do wrzucenia tego debila. Czy debila, no... tego. Ślimoka. Ciekawe, co się stanie. Gra mi... O, dobra, przeskoczyłem. Bus. O, paraliżuj go, dziada, od razu. Zdejmuj go za ryj. Dobrze. Rzuć, okej, okay, udało się. Co mi to otworzyło? Otworzyło mi gwiazdkę. Mhm, tylko gdzie? Bo tak to średnio w sumie... A, tutaj otworzyło, dobra. Tam coś jest? A, zobacz. Czyli jednak... Czekaj, ty, zobacz, moment. Poczekaj. On tam wskoczył? To co? O, otworzyło się. A, dobra, czyli myślałem, że po prostu spieprzyłem. Muszę zobaczyć, czy tam czegoś nie ma, bo tak mi się wydaje, coś mi śmierdzi to miejsce i muszę je sprawdzić. Tu już obszaiłem, to teraz tam sprawdzę. Dobra, tu, tu, tu. Okej. Okay. Dobra, luźno. Musiałem sprawdzić, uwierzcie mi. Przez to będę miał gorszy czas, ale musiałem to sprawdzić. Dla własnego spokoju ducha, czy tam nic nie ma. No wiecie, to taki zmysł odkrywania. To zawsze tak. Trochę to jednak jest uciążliwe, ale trudno. Dobra, 5 na 10. Czas jeszcze... mogło być gorzej. Także jest okej. Okay. Jebudup. Patrzę z automatu, niektóre te rzeczy robię. A to jest chochlik kornwalijski. Bardzo męczące i denerwujące stworzenia. Jeśli cię dotkną, to zaraz ugryzą, więc ich unikaj. Riktusembra je oszołomi. Rozumiem, ale daj mi na początek coś ogarnąć. To mi miało coś odsłonić chyba, nie? Ja się może cofnę, bo to może coś tutaj jest. Jest zamknięte, czyli nie. No to nie wiem w sumie, co ten gargulec odkrywa. Zastanawiam się szczerze, ale... Kurna, ja to otwierałem już. Okej, okay, gro. Błąd. Spoko, nie ma problemu. Darmowe fasolki są git. A, myślałem, że one po prostu się oszołomią i będę musiał się z niej później dalej pizgać. Ale nie. Ty, zobacz. Kurna, to mnie odkryło w tym miejscu, tak? Ładnie, ładnie. Dosyć mi się to podoba. Jest gwiazdeczka, oczywiście, czemu nie? Jest wyjście. Ciekawe dokąd. O, matko! To mnie załatwili z tym bonusem. Nie wiem, po co te... Po co ja w ogóle zbieram te... Te żaby, przecież ja mam pełne życie cały czas. Nie tracę w ogóle życia na tych... A nie, myślałem, że tutaj trzeba je wrzucić, a nie trzeba. Okej. Okay. O, wow. Nie wiem co to, ale okej, okay, dobra. Jest gwiazdka naturalnie. Pach. Ło, mało brakowało. O, zobacz. Ja muszę się zainteresować czymś. Po tej stronie tutaj. O, dobra. Jest sekreten. Kolejny, tak jest. Jeszcze mi zostały dwa sekrety do ogarnięcia. Nie wiem, czy to jest jakoś, że... To pokazuje chyba sekrety dostępne w tej, w danej lokacji, nie? Tak mi się wydaje. Bo to by wtedy miało sens. Łak mnie przerzuciło. Nie wiem, czy tam czegoś nie ominąłem po drodze, a może nie. Dobra, nieważne. Jak ominąłem, to trudno. Riktusembra! Ja nie ominąłem nic. A jak ominąłem, to dupa. Trudno, nie będę miał 10 gwiazdek najwyżej. Najwyżej poprawię ocenę, jak mi nie wyjdzie. Ty, czekaj. Tu jeszcze coś było chyba.
Tu jest do ogarnięcia, dobra, daj mi fasolę od razu. Dla mnie się nie liczy aż tak wynik, dla mnie się liczy bardziej właśnie... No wiecie, fasolki i pierdoły tego pokroju, bo jak tam wyniku nie będę miał, to... To trudno. To jest też kurna ta... O, tych mi tylko brakowało tutaj, naprawdę. Czekaj, najpierw się zajmę tym dziadostwem. No, rzucę tam, dobra. Musiałem się skupić na tej robocie, bo to trudna robota była. Jaki rozbudowany jest ten sprawdzian. Nie wiem, czy ja idę tam, gdzie powinienem. Myślałem, że ta karta się zbugowała. Nie wiem, czy idę tam, gdzie powinienem, czy to jest jakaś boczna odnoga. To jest trochę lipne. Dobra. Okej, tu można jeszcze. Tu można, tu można. No już po prostu gram tyle czasu w tę grę, że jestem w stanie wyczuć, gdzie jest fasola, gdzie nie. Ty, nie otworzyłem tego wreszcie? O co tu chodzi? A to po kilka razy można otwierać, zobacz to. Ja, podoba mi się to. To mi się podoba. Bach. Co ja robię tu? A, czyli to jednak wszystko jest połączone. Dobra. Tu jest jakiś ten, nic nie ma, dobra. Jeszcze po ścianach poobczajamy, czy nie ma przypadkiem czegoś do zebrania. Okej, nie ma. Niby mogłem się dołem wrócić i bym w tym miał wtedy szybciej, ale... Może przy okazji jeszcze coś tu ogarnę, także wiecie, no nie wiadomo, nigdy nie wiadomo. Zawsze warto to wszystko powoli, spokojnie poobczajać. Tutaj, aha, dobra, to jestem. Jesteśmy w domu, praktycznie rzecz biorąc. Przeleciały mi przez krocze, no nie wierzę. Harry Potter ma dziurawe krocze, niestety. I przeleciało przez to, dobra. Tędy wyszedłem. Na luzie. Tutaj się szło do góry, to ogarnięte. Możemy pójść teraz tu. Tu zbierzemy gwiazdkę. I kurna, jest jedna gwiazdka jeszcze została. Miejmy nadzieję, że tą jedną gwiazdkę będę miał okazję zebrać. A! Weź to. Weź to dziadostwo ode mnie. Nie chcę z tym mieć do czynienia nic, nigdy. No jest gwiazda ukończenia, ale... Czy jest tu gdzieś gwiazdka ta mała? To jest pytanie zasadnicze. Dobra, gdzie się coś otworzyło? Gdzie się coś otworzyło? Może nie tutaj, ale gdzieś dalej, bo raczej wątpię, czy tutaj by się otwierały jakieś pierdoły. Wrócę jeszcze raz dla pewności. Aha! Tylko po co? Może mi ktoś wyjaśnić... Won! Paździochu jeden! Po co to jest? Przecież... A, no to chyba, że tak. Ty, to chyba znika, nie? Dobra, jest 10 na 10. Plus. Czy jednak zebrałem wszystkie. Tu jest do tej gwiazdy ukończenia. Ale czy idzie tutaj jakoś inną drogę wparować? Może idzie, dobra. No to był taki jakby secret. Okej. Aha, czyli to nie znika te takie te żółte, dobra. Przejdziemy sobie tędy, bo mogę. I hops! Rozumicie, panie Potter. Ukończył pan wyzwanie Skerch. Czas, jaki panu pozostał, zostanie teraz przeliczony na punkt. 10 na 10. 148, no nieźle. Te wyzwania to od groma dają, tego wszystkiego. To mi się podoba. Ciekawe, ile trzeba było mieć na rekord. Zaraz się zacznie cotygodniowa ceremonia przyznawania punktów. To idziemy chyba od razu, nie? Jak mi poszło to wyzwanie? No, tak, no, powiedziałbym, że jak na pierwszy raz, to nie, nieźle całkiem. No to chyba już byłem, już z 5 razy już sprawdzałem to. Mógłbym w sumie uważać miksturę, ale póki co nie jest mi potrzebna, to też nie będziemy tego robić. Tam jest ceremonia przyznania punktów. No to idę od razu do ciebie, stary, bo co ja mam tutaj stać? Jeszcze to takie te skaczące by mi się przydał, ten czar. Bo to jest strasznie przydatne. Patrzę, że w wielu miejscach to jest, a mało gdzie... Dobra.
Nadszedł czas na kolejną ceremonię przyznawania punktów. Zobaczmy, który dom jest w tym tygodniu na czele. Najwyraźniej prowadzi Gryffindor. Harry, chyba czeka cię wizyta w pokoju nagród. Ten zielony śluz teraz mogę usuwać, to nie ma więcej możliwości, gdzie mogę pójść. Także jest okej. Dobra, daj mi tę całą fasolę. Ja pierdzielę, ale się wzbogacę na tym wszystkim. Normalnie na to miotłę to ja zarobię bardzo szybko. Otwieraj mi to. No, ty ile fasoli. Ja cię sunę, to ten czar jednak przydatny był. No, do czasu. Niestety. Okej, ale na dole też coś mogę zebrać. Mogłem na początku w sumie to okrążyć całe, a później się zająć takimi miejscami dupnymi, ale trudno. Spora różnica jest między mną a Slytherinem, naprawdę. Bo jak to skacze, no weź to daj mi do ręki. Ja pierdzielę, jak mnie denerwuje ta fasola. Skacze to cholerstwo, dziadostwo, wszędzie. Jak to wyrzucisz, to wszędzie ci będzie skakać. Bo za mało czasu mam, żeby to wszystko ogarnąć. Znaczy to o to chodzi, nie? Bo mam dużo możliwości, gdzie mogę iść. Więcej niż... Mam możliwości więcej niż mocy przerobowej. Także cóż, ale no... Wolałbym to wszystko ogarnąć. Dobra, tam gdzie jest mało fasoli, to nawet nie zaglądam. Tylko będę patrzył tam, gdzie jest dużo. Bo chcę jak najwięcej w jak najkrótszym czasie zebrać. Dobra, dobra, ta tam jeszcze zdążę. Dawaj. Lecz. Szybko, Potter, szybko. Zbierzesz, to fasola. Ta fasola jest dobra, jakie to jest dobre. I koniec czasu. Dosyć dużo zebrałem chyba. Harry, chcę zobaczyć miejsce zbrodni. Filch pilnuje korytarza, gdzie zaczarowano jego kota, ale teraz go nie ma. Taka okazja. Dobra. Uważasz, że komnata tajemnic naprawdę istnieje? Ja wierzę w opowieść Flitwicka, nawet jeśli on sam nie wierzy. Nawet Dumbledore nie mógł odczarować pani Norris. Nie wiem, kto ją zaatakował, ale na pewno nie człowiek. Jesteśmy na miejscu zbrodni. Chyba możemy się rozejrzeć, skoro już tu jesteśmy. A Filcha nie ma. Pamiętasz, ile wody było na podłodze? Skąd się tam wzięła? Stąd. Zajrzyjmy. Nie mogę tam wejść. To toaleta dla dziewczyn. Nie przejmuj się, Ron. Nikogo tam nie będzie. To łazienka jęczącej Marty. Straszy w toalecie. Jest zawsze nieczynna, bo Marta ma napady złego humoru i wszędzie rozlewa wodę. Nie życzę sobie, żeby gadano o mnie za moimi plecami. Ale kto może być dziedzicem Slytherina? Kto chciałby wystraszyć wszystkich ludzi nieczarodziejskiego pochodzenia z Hogwartu? Draco Malfoy. Słyszeliśmy, jak nazwał Hermionę szlamą. Ale jak udowodnimy, że to on? Trzeba by dostać się do salonu ślizgonów i wypytać Malfoya. Ale tak, żeby nie wiedział, że to my. Ale to niemożliwe. Potrzebne nam będzie trochę eliksiru wielosokowego. Przemienia człowieka w kogoś innego. Możemy zamienić Harry'ego w ślizgona. Nikt by się nie zorientował. Obawiam się, że dwa składniki może być ciężko zdobyć. Sproszkowany róg dwurożca i skórę bumslanga. Harry, będziesz musiał je zdobyć, żebym mogła zrobić eliksir. A wiesz, skąd mogę je wziąć? Róg dwurożca jest w zapasach Snape'a. Nie jestem pewna co do zrzuconej skóry bumslanga. Muszę sprawdzić w bibliotece. Cudownie. Korytarze pełne paćki. Ale zabawa. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Okej, czyli mamy teraz zdobyć jakieś dziadostwo, tak? Do eliksiru. Spoko. Możemy to zrobić, ale w następnym odcinku dopiero, bo w tym odcinku już mi się kończy czas. Tyle fasoli ostatnio zebrałem. Patrz, ile mam fasoli. 827? To jest dużo. Ale wydaje mi się, że lepszą opcją jest kupienie teraz tego gimbusa nowego niż zbroi, bo zbroja nie wiem, czy mi się przyda. Może mi się przydać, ale gimbus jest lepszy, będę szybciej znicza łapał. Najpierw gimbusa kupimy, później zbroję. Zresztą taki, to jest lepsze. Najpierw kupować droższe rzeczy, a później te tańsze.
No, wydaje mi się, że to jest lepsza opcja. Także cóż, to ogarniemy sobie w następnym odcinku, ponieważ w tym już tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Zapraszam do innych filmików i na razie.